No i cześć siemanko, w kolejnym odcinku z WWE 2K16 2K Showcase Austin 316. No i w drodze na ring ten, który będzie specjalnym sędzią tej walki, czyli Shane McMahon. Walka o pas, no Stone Colda wyjątkowy pas, co zapewne już mogliście zobaczyć w tym promie przed tym filmem. No i zapewne będzie ciekawie. Shane McMahon już w ringu. No i sam jestem ciekaw, co dzisiaj 2K dla nas przygotowało. No bo jeżeli ktoś ogląda tę walkę, to wie, co się będzie działo. No a tak się składa, że jestem ciekaw właśnie, co się będzie działo, jak ta walka została odegrana właśnie tutaj w tej grze. No i w drodze na ring The Rock. Jak widzicie, pas jest, jakby to powiedzieć, no pas nie jest jego, ale ma pas, co zresztą mogliście zobaczyć już przed właśnie tym promie, to w sumie tutaj nie ma sensu wyjaśniać dlaczego. No a już za chwilę czekamy na Stone Colda. No i powiem szczerze, że coraz bardziej ten tryb zaczyna mi się podobać. W coraz lepszą irę w erę wchodzimy. Coraz lepsze lata. No i też właśnie ten okres, gdzie w grach nie został przedstawiony. No i też dużo osób obecne, no ci co teraz oglądają właśnie Raw, zapewne o tym nie pamiętam, więc fajnie sobie obejrzeć to, co się działo kiedyś, zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, żeby mieć właśnie takie porównanie, jak obecne Raw jest dziadowe. Well, look at this, JR. The championship being held high. What do you got against Shane McMahon? Well, he's his father's son. No jest Stone Cold Steve Austin. No on ma inny pas. No mieliśmy teraz przerwane, co jest dla mnie żałosne, ale już mówiłem o tym nieraz. Oj, teraz Stone Cold rzuca i rozpoczynamy walkę. Stone Cold właśnie kontra Triple, Boże, The Rock. Tam, jak widzicie, pan odniósł pas do gabinetu Shane'a, tak jak Shane zresztą powiedział. No, my teraz możemy przejść do pojedynku. Okej, okay, no zobaczymy, co Shane będzie chciał zrobić. Ostatnio mieliśmy ogólnie okazję zobaczyć właśnie w roli sędziego Vince'a McMahona. Tak więc, no, takie można zrobić porównanie, jak to było kiedyś, gdy właśnie sędzią był, no co prawda nie Vince, ale Shane. I jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda to teraz. No i okej, Stone Cold już tak co, będzie chciał kończyć walkę, czyżby? Troszkę kamera zjechała na bok, a my możemy przechodzić do walki. No i okej, ja sobie trochę mikrofon przyciszę, żeby mi gra za głośno się tutaj nie pokazywała. Fakiery do fana w czerwonej koszulce poszły, a ja muszę teraz Rocka pobić poza ringiem. Tak więc sądzę, że będzie to fajne. No i tyle w sumie. Teraz Rock tutaj. Już kolanko poszło i co jeszcze przyszykował właśnie dla Stone Colda? Jeszcze w głowę, pięknie. The Rock. Teraz pięknie. Dobra, nie wiem po co wróciłem do ringu, skoro i tak muszę wyjść, ale może uda się skoczyć. Ciekawe, czy ogólnie zaliczy się, gdy skoczę na Rockiego poza ringiem. Tak jest, zaliczyło się, tak więc jest fajnie. No to obrażenie będzie trochę trudno je dać, ponieważ ciężko wchodzą obrażenia i jeszcze tutaj Rocky kontruje. Ogólnie nie podoba mi się strasznie właśnie, że nazywają postacie na przykład The Rock 03, ponieważ no to psuje ten cały taki klimacik grania Rockiem czy inną postacią, na przykład, nie wiem, Stone Cold 99. No, trochę to jest dziwne, ja rozumiem, że trzeba jakoś odróżnić, ale no, chyba każdy widzi, że ten Rock jest stary.
a nie nowy. Poza tym można było strój tylko tak nazwać, po co od razu nazywać całą postać 03. No ale dobra, koniec, bo to w sumie nie ma sensu, o czym to ja mówiłem. W końcu tutaj chodzi o walkę. Dzisiejsza walka dosyć długo zapewne będzie trwała. No i niestety Rocky teraz to on mnie atakuje. Muszę skontrować, ale jak na razie mi to nie wychodzi. Kolejny atak od Rocka. The Rock, the People's Champion, the Great One. No, można by wymawiać jeszcze przez długi okres jego właśnie przydomki, ale no, znowu stoły ubrudzone. Jakby to powiedział jeden pan z TVN-u, no, czyli były pan z TVN-u. No, nie będę też się wyrażał, ale no, chyba każdy wie, o co chodzi. Teraz musimy wykonać atak w narożniku, tak więc choć Rocky do ringu, grzeczny Rocky. Irish Whip. Oj. Rocky kontruje, dobra, jest unik. I fuckery. Teraz, dobrze. Musimy wykonać atak, tylko nie wiem właśnie jak oni chcą. Czy po prostu muszę punch wykonać, czy muszę go sprowadzić do narożnika, kliknąć, a czy on musi być na tym narożniku, ale to się zapewne dowiemy już za chwilę, gdy uda mi się tylko skontrować jakiś atak. Teraz Rock. Oj, kolanko poszło. Jeszcze, to nie koniec. Oj, kolanko znowu, ale tym razem to Rocky atakuje kolankiem. No i nie jest za ciekawie. Teraz The Great One, The People's Champion wykonuje Irish Whip do narożnika, ale to ja mam cię zaatakować, kolego, a nie ty mnie. Dobra, mamy kontrę, może teraz się uda sprowadzić Rocka, dokładnie. No i okej, klikamy A i mamy cutscenkę. Rock. Teraz otrzymuję kilka ataków od Stone Colda. No, Shane McMahon odpycha, no tak, za dużo. Trochę go poniosło. Ale Stone Cold nie może oddać, bo oczywiście wiadomo, co będzie się działo. Dyskwalifikacja, czy tam jeszcze coś. Co Shane zrobi teraz? Zobaczmy, oj, Stone Cold tam i BOOM! Skacze na Rocka. Pięknie. O, clothesline, wygląda na to. Skoro tak Jim Ross powiedział, to tak Jim Ross zapewne wie. Dobra, tutaj, co teraz będzie się działo? Jest stół komentatorski, jak ja kiedyś powiedziałem. Ten drugi z komentatorów bardzo mi przypomina Justina Roberta, naprawdę, no. Tylko, że inna fryzura. Oj, fuckery. Low blow by the Rock i mamy Rock Bottom. I stół pięknie się złożył, stół kartonowy się pięknie rozwalił. No i teraz hiszpańscy komentatorzy będą musieli sobie siedzieć bez stołu. O. Rock bottom through the table. The Rock hates you. You are living, human, breathing piece of trash. Ostre słowa od The Rocka. Być może uda mi się jakoś to podgłosić, żebyście słyszeli to troszkę bardziej. Też się specjalnie nie odzywałem. No ale dobra, przenosimy się dalej do walki i Stone Cold musi teraz kontrować. Zobaczmy, dobra, nie będzie to zbyt trudne, ponieważ skoro taki punch aż tyle dał, to zapewne zaraz, oj, tego się jednak nie spodziewałem, ale okej, mamy tutaj sygnaturę, więc wykonajmy, tu będzie to chyba normalnie szło. Jest punch, dobra, sądzę, że to jeszcze nie będzie koniec, więc chyba będzie można wykonać stunnera, ale w sumie jesteśmy aż tak blisko, że to się chyba nawet nie opłaca, tak sądzę. Niech ten stunner będzie, a nuż będzie trzeba wykonać stunnera. Nie wiem, po co wchodziłem do ringu. Z kolei tak, mam nadzieję, że nie zaatakuje Shane'a, nie chciałbym tego. Ponieważ byłby oczywiście koniec walki i tym samym byśmy musieli zacząć od nowa. Ale okej, mamy grapple wykonać przy stole komentatorskim, tak? Czy... A dobra, to mniejsza z tym, wykonujemy i zobaczmy, co teraz będzie się działo. The Rock. Kolejny stół i tutaj, no, potężny atak, musiał to na pewno musiał boleć.
down at the Austin is in a bad, bad way, obviously. The Rock with that mean streak. Oh, yeah, yeah, drugi stół, drugi stół. Wait. The Rock. Przejmuje kamerę. No i zobaczmy, co się tu wyprawia, ja się pytam. No, z pewnością jedna z najlepszych cutscenek, jaką widziałem. Wait a minute, Stone Cold Steve Austin! Stunner! Ale stół się niestety nie rozwala. Ale no, powiem szczerze, jedna z najlepszych cutscenek, kto wie, być może najlepsza, jaką do tej pory widziałem właśnie w tej grze. No naprawdę coś niesamowitego. Okej, okay, mamy wykonać Stunnera, tak się składa, że o, dostałem jeszcze jednego. Tak więc zaraz będziemy go wykonywać. No ale pierw trzeba oczywiście skontrować. Rocky też ma tutaj dosyć spore obrażenia, ale no, nie idzie. W sumie nie jest powiedziane, czy muszę wykonać ten stan w ringu, czy nie, ale pierw, tak jak już mówiłem wcześniej, trzeba skontrować. Okej, udało się, wrzucimy wszystko szybko do ringu, bo Rocky ma tutaj sygnaturę. No, come on, Rock. No i okej, tak, dobrze zrobiłem, ponieważ tak to mógłby skontrować, zobaczmy, come on, oj, nawet mamy cutscenkę, więc wyszło to nawet fajnie. Come on, i Stunner by, nie, oj, sędzia został powalony, Shane McMahon został powalony i Rock Bottom by The Rock. I teraz, 1, 2, 3, no, kick out. Mamy kick out. Shane McMahon nie jest zbyt szybki w odliczaniu, więc nie będzie musiał to z pewnością podszkolić. Zobaczmy, co teraz on będzie chciał zrobić. Bierze pas. I co, będzie chciał zaatakować Stone Colda? Coś sądzę, że nie wyjdzie i zaatakuje The Rocka. Dokładnie. Coś można było tak spokojnie to przewidzieć. No i zobaczmy, co teraz będzie się działo. Przypnij The Rocka, więc here we go. Oj, wpadło mi chyba coś w oko, chyba nie. O nie, fakery! No, to wyglądało po prostu zajebiście. Oj, Vince McMahon. Wow! Oj, Stone Cold obrywa teraz pasem. Chodź tu, sędzia. Będzie przypięcie. Coś czuję, że ja będę musiał kick out, no nie jest zbyt duży pasek, no ale ledwo poszło, zawsze można było wykorzystać tego finishera. Okej, trzeba znowu skontrować i wykonać tutaj Stunnera, tak więc here we go! Stone Cold Stunner został wykonany i to chyba będzie już wszystko w tym, a jednak nie! Okej, nie zaliczyło mi, czyli ja chyba muszę wykonać jeszcze raz Stunnera i przypiąć. Muszę uważać, żeby The Rock tutaj nie wykonał mi nic. Ale jest znowu, po raz drugi Stunner i to chyba już będzie koniec. 1, 2, 3. Tak więc walka została zakończona. No i powiem szczerze, że dzisiaj naprawdę bardzo dobra robota od 2K. Naprawdę znakomita walka. Kolejny odcinek już wkrótce, nie wiem, nie mogę wam powiedzieć kiedy będzie, bo naprawdę trudno mi to przewidzieć. Być może postaram się, żeby coś był na weekend, ale zobaczę jak to pójdzie, ponieważ teraz będę musiał grać właśnie w People's Champion. Tak więc co, przejdźmy jeszcze do menu, żeby zobaczyć co się dostało. I tym samym kończę, oj fajnie, walka handicap. Będzie ciekawie, ale to już wkrótce, tak więc trzymajcie się, pozdrawiam was, no i do następnego, cześć!